Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Podzieleni upadniemy, zjednoczeni stoimy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Stan wojenny. No dużo ludzi teraz pisze, podnieca się, proponuje, tłumaczy, że trzeba wyjść i karabinami po prostu utrzymać demokrację. No jest to dosyć idiotyczne w moim przekonaniu, no bo jednak pacyfista, który idzie z granatem na jakąś na marsz pacyfistyczny, żeby gdzieś tam rzucić ten granat, no to nie jest normalne. Ameryka jest strasznie podzielona. Ameryka, no coś się może zdarzyć, tak? Już była raz wojna secesyjna, czyli wojna odłączeniowa, 1862 rok, trwała 4 lata. Straciło tam życie 500 tysięcy białych żołnierzy. 500 tysięcy białych żołnierzy. To jest nieprawdopodobne. Trzeba pamiętać, że wtedy było 31 milionów ludzi w Ameryce. Dzisiaj jest 340, czyli powiedzmy 11 razy więcej. Czyli na dzień dzisiejszy, jakby była wojna secesyjna, wojna odłączeniowa, no to rozmawiamy o 6-7 milionach ludzi, tak? Proporcjonalnie. Jeżeli tak by się lali, tak by byli przekonani, jedna strona by była przekonana, co ma zrobić druga strona. No i ja, to tak było. To był kongres. Stany Południowe powiedziały nie, no my federację rozłączamy, my jesteśmy osobni, kiedyś się złączyliśmy, teraz się rozłączamy. No i północ po prostu pomaszerowała na dół. No i się tłukli w Gettysburgu, no w różnych miejscach się tłukli. Południe nie miało dostępu do broni, kupowali z Europy, kupowali z Anglii, sami swoje robili kopie Colta, Remingtona i tak dalej. Dużo, dużo tej broni to było odlewane z brązu, szczególnie te ramy. No, nie. Wtedy to były te rewolwery czarnoprochowe, tak, także to było troszeczkę inaczej. No ale północ, no to tam ogólnie nie było niewolników. Na północy nie było niewolników, bo tam jest za zimno. Tam potrzeba było wykwalifikowanych ludzi, no to też niewolnicy za bardzo nie mieli tego wykształcenia czy zdolności, czy zręczności. Całe te niewolnictwo to było tam, gdzie nie ma mrozu, gdzie była bawełna, gdzie był tytoń. W Afryce oczywiście, no murzyni łapali innych murzynów, nie chcieli ich zabijać. No, trzeba pamiętać, że w Afryce to były wojny, tam nieustannie były wojny. No, oni podbijali te tereny i poprzednio to zabijali ich. No a później to po prostu doszli do wniosku, że jak ich sprzedadzą Arabom i Żydom na wybrzeżu, Arabi i Żydzi sprzedadzą na statki jadące do Nowego Świata, do Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, no to będą mieli forsy na więcej karabinów. No i więcej tych karabinów w tej Afryce powodowało, że więcej tych niewolników łapali, sprzedawali, to więcej wysyłali na Barbados, na Haiti i tak dalej do Ameryki. Ameryka Północna to nie miała najwięcej. Brazylia miała strasznie dużo, inne kraje miały strasznie dużo. Ameryka to miała proporcjonalnie najmniej tych niewolników, ale jest przez cały świat, no i szczególnie przez Amerykanów, białych komunistycznych Amerykanów katowana za te niewolnictwo. W 2004 były wybory i był senator John Edwards z Północnej Karoliny, no i on w tym czasie to już mówił, że są dwie Ameryki, że są ludzie, którzy mają, no i ludzie, którzy nie mają. Także no, republikanie się denerwowali tym, mówią, no ci, co mają, no to przypuszczalnie pracują po godzinach, no i mają, a demokraci krzyczeli, że no ci, co nie mają, no to dlaczego nie zabrać tym, którzy mają. No, takie jak zwykle komunistyczne podejście.
Roosevelt w latach 30. to, no to on mówił, że jedna trzecia w Ameryce była taka, że nie miała gdzie mieszkać, nie miała w co się ubrać i nie miała co zjeść. Edwards w 2004 to właśnie mówił, że jedni mają, drudzy nie mają. No to właśnie było takie demokratyczne, socjalistyczne podejście. No to jest ten okres tego Clintona, no ale to są te początki tego socjalizmu. Oni wychodzili i mówili, jedni mają, drudzy nie mają, ci co nie mają powinni zabrać. Edwards przegrał z John Kerry. John Kerry z Massachusetts, no to też jest niezła gnida polityczna, to on w polityce już jest 40 lat. Ja już parę razy wspominałem, że to jest drugi mąż drugiej żony Heinza, tego od ketchupu. Mieszka w potężnej kamienicy chronionej przez policję. Pływał tam na jakimś żaglówce czy jakiejś motorówce w Wietnamie. Odrzucał nie swoje medale przez Biały Dom. No ale taki komunista, taki po prostu socjalista zawodowy. On ma być, był sekretarzem stanu za Obamy, teraz znowu Joe Biden coś mu oferuje. Te same mordy od 40 lat, nieustannie ciągle te same mordy. No za Joe Bidena będzie po prostu Obama 3. No ale no to John Kerry wygrał i wziął wtedy Johna Edwardsa jako wiceprezydenta. Znaczy, no oni nie zwyciężyli, ale byli kandydatami. W tym czasie Rudy Giuliani, który był prokuratorem Nowego Jorku, no to właśnie tak uśmiechał się, że Kerry, no to chciał mieć te dwie pozycje. Musiałby mieć te dwie pozycje, bo dlatego, że potrzeba było tam dwóch Ameryk i wziął Johna Edwardsa dla tych dwóch Ameryk. No i teraz trudno już się śmiać. Dzisiaj to się trudno śmiać. Kraj jest strasznie podzielony. No ale to już teraz można powiedzieć, no jest też pomiędzy tymi, którzy mają i nie mają, no ale to już nie jest tak podkreślane. Teraz zawsze byli bogaci, biedni i pośrodku. A teraz kraj jest podzielony na czerwony i na niebieski. No kolor czerwony akurat jest republikański, dlatego że kiedy telewizja kolor wchodziła, no to socjaliści, demokraci nie chcieli koloru czerwonego, no to dali te stacje telewizyjne dały im kolor niebieski. Jak popatrzycie na flagę, no to tam są trzy kolory, tak? Czerwony, niebieski i biały. No i biały to nie za bardzo jest taki popularny, także zostaje czerwony i niebieski. Niebieski dali socjalistom, czerwony dali konserwatystom. Tak, także to jest ta tradycja. No ale na dzień dzisiejszy to właśnie jak pokazują w telewizji, no to są te stany czerwone, stany niebieskie. One nie mają nic wspólnego z komunizmem, one nie mają nic wspólnego z tą flagą krwi komunistów tam z 1917 roku, stalinowców i tak dalej. To jest po prostu, kiedy telewizja kolorowa była, no to tak zadecydowali. Bo zanim zdecydowali, to robili różne kolory, a na tym się ustaliło właśnie ze względu na flagę. No i to są te dwa kolory konserwatystów, socjalistów. Inne podziały, no to są ateiści i ludzie religijni. Są podziały pomiędzy ludźmi, którzy wierzą w wolność osobistą, obywatelską. No i są ludzie po lewicy, którzy wierzą w komitety. Także jest kompletnie podzielone. No i do tego jest jeszcze podzielone geograficznie cała ta Ameryka, no bo Ameryka jednak idzie od Atlantyku aż po Pacyfik do Meksyku i do Kanady, tak, także pasma górskie przechodzą Apalachy, góry skaliste na zachodzie, pośrodku są równiny, oceany z dwóch stron i tak dalej, także klimatycznie, geograficznie to jest wszystko podzielone. Jak jest podzielone? W 1980 roku, no, czyli to te Reaganowe czasy, no to było takie
hrabstwa, no bo hrabstwa to są counties, czyli było 400 takich hrabstw na 4000 w Ameryce, które w zasadzie miały taką lawinę, co to taki totalne wygranie, także tylko w 400 hrabstwach to było wiadomo, że ten kandydat wygra, albo ten kandydat wygra, po prostu ta druga strona nie miała szansy. No w innych to tak to się wszystko na szali ważyło. I to było tylko 4% tych hrabstw, które zdecydowanie były takie w jednym kierunku, w jednej partii. W 2020 roku, no to już 1700 hrabstw było takich, że po prostu to była lawina, jak albo jedna strona, albo po prostu druga strona. No i to już jest 1/3 całego kraju. I co można powiedzieć? No można powiedzieć, że lewica, socjaliści i prawica, konserwatyści po prostu żyją w innych krajach. No i tak wygląda, no po prostu my żyjemy w innych krajach. Jest ten sam dolar, jest ten sam język, jest ten sam rząd federalny w Waszyngtonie, no ale te wszystkie 50 stanów, no to po prostu jest 50 różnych krajów. No i część to są Niemcy wschodnie, część to są Niemcy zachodnie. Część to jest po prostu Związek Radziecki, a część, powiedzmy, jest Ameryka. Tak, także że na jednym tym stanie, na jednym terytorium jest po prostu dwa kraje, dwa państwa. Cały środek, tak jak widzicie tutaj na mapie, środek, no to jest czerwony, a wybrzeża są niebieskie. Także zdecydowanie biała populacja konserwatywna zamieszkuje te 27 stanów, które są konserwatywne, a całe te wybrzeże z wielkimi metropoliami, no tam jest zawsze forsa, tam jest zawsze urzędy, państwo zbierają podatki, rozdają podatki, no to właśnie w tych miastach, no to są socjaliści. No i jak to jest, jak badania były robione na temat czy COVID w ciągu ostatnich paru miesięcy, to był czy Trump i cała administracja, czy państwo jako takie zrobiło wszystko, żeby kontrolować panikę 19, ten COVID-19, no to 90% konserwatystów powiedziała, tak, oczywiście, że dobrze, ale wszyscy ci, którzy słuchają TVN, CNN, MSNBC, te wszystkie lewackie szczekaczki, no to tylko 3% powiedziało, że wszystko było zrobione. Teraz są szczepionki, Trump zrobił wszystko, żeby zaspokoić te szczepionki, pozamykał tak, jak go zmuszali, wykończyli Trumpa tym koronawirusem po prostu, wykończyli wysyłką tych kopert, głosów przez koperty, oszukali najróżniejszymi głosami, których nie powinno być proporcjonalnie. Nigdy nie było takiej frekwencji, proporcjonalnie nigdy nie było takiej ilości ludzi, którzy głosowali tylko na prezydenta bez lokalnych i tak dalej, i tak dalej. I to jest makabryczna statystyka. 90% prawicy wierzy, że było dobrze zrobione, 3% mówi, że nie. No ale te 3%, te 97%, który mówi, że jest nie, no to pierwsi pobiegli po te szczepionki Trumpa. Jest takie powiedzenie, podzieleni upadniemy. No trzeba pamiętać, że to powiedzenie jest znane, no ale jest pierwsza część tego, że zjednoczeni stoimy, a podzieleni upadniemy. No i teraz tak się zastanowić, czy to zjednoczenie, czy to jest dobre określenie. No nie za bardzo to jest dobre określenie, no bo to jest w sumie z testamentów podzielony dom, podzielone królestwo, to z testamentu Mateusza i Łukasza. Lincoln w 1850 latach, zanim go zabili za to, że była wojna o niewolnictwo, no to on też właśnie mówił o tym podzielonym domu.
No ale to nie jest jedność, to trzeba by było powiedzieć, że to jest jednak odbudowanie, że to jest jednak odbudowanie. Secesja Ameryki no, była dosyć makabryczna dla całego kraju. No, czy jest możliwość tego odłączenia? Czy jest możliwość tego odłączenia? No, nie można wykluczyć, tak? Nie można wykluczyć, no ale co najmniej trzeba się zastanowić i się obudzić z tego wszystkiego. To są realia, jakieś fundamentalne realia, że to nie może być gwarantowane, że nie będzie Kalifornii exit, czy Texas exit, czy tego rodzaju rzeczy. No, odbudować w zasadzie to trzeba powiedzieć, że trzeba odbudować ten kraj, a nie zjednoczyć ten kraj. Dlaczego zjednoczyć kraj? Dlatego, że zjednoczenie to znaczy, że każdy w podtekście mówi zjednoć się ze mną, czyli myśl tak jak ja. Ja myślę w ten sposób, ty powinieneś myśleć w ten sposób, zrób to po mojemu. To jest to zjednoczenie, które w zasadzie lewacy, no to zawsze tak mówią. Dla nich, dla lewaków nie ma dialogu, dla lewaków nie ma dyskusji, dla lewaków nie ma rozmowy. Republikanie, konserwatyści, no to chcą jednak jakiegoś tego dialogu, chcą zrozumieć, chcą wytłumaczyć, powiedzieć, słuchaj, no my robimy tak, wy robicie tak, no to znajdźmy wspólny język. Dla komunistów nie ma wspólnego języka. Żeby był różnorodny kraj, no Ameryka to jest taka łatanina, ludzie przyjeżdżali ze wszystkich stron świata, teraz szczególnie już bardzo, bardzo dużo, no i nazjeżdżało się na całe nieszczęście dużo ludzi z tych krajów, gdzie socjalizm upadł. Europa Wschodnia, między innymi Polacy głosują w połowie za socjalizmem. Bliski Wschód, Ameryka Południowa, wszyscy przyjeżdżali i przyjeżdżają do tej bogatej Ameryki, która w zasadzie ta konserwatywnie wolność rynkowa, kapitalizm i tak dalej możliwości dawała, no a po przyjechaniu po prostu ciągle jakoś sobie wyobrażają, że zrobią ten socjalizm, z którego uciekli. Także to jest makabra, że ludzie żyją w tych swoich dwóch krajach, które są obok siebie. Jeżeli ludzie, powiedzmy, jest taki autor French i on pisał właśnie na ten temat, no to on się wychował na południu, wychował się wśród konserwatywnych grup społecznych. Był zawsze za Reaganem. Później trafił na Harvard. No i tam zaczął grupę antyskrobankową za życiem. No był ścigany dosyć bardzo. Także podzieleni upadniemy. To nie ma dwóch zdań. Nie można jednak nawoływać do stanu wojennego. No, nikt nie powinien wspominać. W niektórych komentarzach, tak jak wspominałem, ludzie mówią, karabin tylko wygra. No nie wygra. Musimy głosować, musimy chodzić do wyborów, musimy udowadniać, musimy chodzić do sądów, musimy pilnować prawdy. Prawda prędzej czy później wygra. Nie myślę, żeby lewacy opanowali siłowo. Stan wojenny wprowadzony przez partię republikańską byłby końcem dla partii republikańskiej, bo wszyscy demokraci, 80 milionów byłoby przeciwko. No nie da rady wysłać do obozów 80 milionów. Znajdą się zagorzali ludzie z 80 milionów republikanów, no też połowa czy 3/4 nie poprze tego. Także stan wojenny nic nie da. Sądy, wyjaśnienia, badania, prokuratorzy, przyszłe głosowania 2022-2024 pokaże, gdzie było to oszukaństwo. To wyjdzie, za 2-4 lata wyjdzie. Zdrowia!
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, że głosowaliście na Trumpa, że głosowaliście na konserwatystów, socjaliści. Pamiętajcie, będziecie mieli płacić zgrzytanie zębów. Zdrowia dla normalnych.